Cześć Boże, witamy serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu dotyczącym definicji katechetycznych. Dzisiaj wracamy do pewnych definicji filozoficznych, które są kontynuacją bardzo istotną ze względu na obraz Pana Boga, mianowicie transcendencja i immanencja. To są definicje, które nam się przydadzą także w mówieniu o Panu Bogu. Proszę się nie bać ani nie zniechęcać brzmią. Faktycznie trochę strasznie, ale takie nie są. Postaramy się je bardzo klarownie, bardzo w sposób prosty wytłumaczyć. Po łacinie, transcedens, transcedens to jest przekraczający. To trans będzie bardzo ważne. Trans, tak jak będzie tranzyt, coś poza, coś tak jakby na zewnątrz. Albo wchodzenie w trans, tak? Żeby też tak, wyjść poza siebie, poza tak. Siebie. Mhm. No właśnie, to jest przekraczający, istniejący na zewnątrz, poza, ponad czymś. I to jest szeroki, szerokie zastosowanie. Coś jest transcendentne wobec mnie, czyli zupełnie zewnętrzne. Tak na tyle, że nie mamy ze sobą jakby części wspólnych. Istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym bądź bytu absolutnego, poza rzeczywistością poznającego. Czyli ja mam tutaj szklankę wody, ale to nie jest dobre, bo ona już jest w moim umyśle, ja już ją poznaję. Mhm. Czyli musi być coś zupełnie. Takiego, że nie ma ze mną elementów stycznych. Tak, no tutaj od razu myśli nasze mogą pójść do przykładu, którym jest jakiś byt absolutny, Bóg. Ktoś, Ktoś... kto się wymyka naszym sposobom rozumowania, poznania, nie potrafimy go uchwycić. Zwróćcie Państwo uwagę, że próbowaliśmy nawet w kilku definicjach wcześniejszych. Opisywać, jaki Bóg jest, ma Tak, jak nie jest. Mówiliśmy o pewnej analogii naszych sformułowań, czyli to, co bardzo lubi teologia, mówić, kim Pan Bóg raczej nie jest, ale jeżeli już mówimy, kim jest, to wiemy, że jest bardziej niepodobny do tego, co określamy, że jest, niż e, w swojej istocie. Nie, nie poznajemy, nie mamy, proszę Państwa, zmysłów. My mamy zmysły, żeby na przykład poznać kształt widzialnych rzeczy, kolory, smak, e, prawda, dotyk, e, no po kolei, pięć tak, e, 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 zmysłów. Chyba pięć, prawda? Niektórzy mówią <laughs> szósty. A, to kobiety. Pozdrawiamy wszystkie kobiety. Więc y, 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 natomiast nie mamy zmysłu takiego, którym byśmy poznawali Pana Boga, kontaktowali się, że nagle y, z aniołami się komunikujemy, pozna no, nie mamy takich zmysłów. To jest zawsze coś, co nazywamy nadprzyrodzone, czyli nadnaturalne. Tak? tak, będziemy chcieli rozumem też pojąć Pana Boga, ale to też nie będzie styczne. Ponieważ Pan Bóg jest większy od wszystkiego, co jesteśmy w stanie pomyśleć. Mm -hmm. Czyli transcendencja będzie zupełnie odmiennością. Pan Bóg wobec nas jest transcendentny. Mm -hmm. Ale nie tylko. Ale <grym> nie tylko, bo tak. Bo immanentny, tak. tak. I też to jest drugie właśnie. słowo, immanencja. immanencja. I to znowu im, immanens. Po łacinie to słowo im, in, prawda? To jest coś wewnątrz, w środku. E, pozostawać e, no jakby zamkniętym, zawartym gdzieś wewnątrz, we mnie jest coś in, im. Mhm. Hmm. Ym, czyli ym, zawierające coś w czymś, y, coś immanentne jest dla tego tak podmiotu y, poznania, co. Ym, już zrozumiał, pojął, po, potrafi to ogarnąć. No Immanentne, czyli wewnętrzne, tak? to, co się znajduje wewnątrz, co się zawiera w. Proszę Państwa, ja teraz sobie specjalnie przywołałem w myślach e, e, koncert fortepianowy Chopina-Emol. E, e, no i wewnątrz e, mojego umysłu on jakoś tam wybrzmiewa. To jest immanentne. We mnie, to jest we mnie, ale jest transcendentne na przykład wobec każdego z Was. Nikt nie jest w stanie tego e, e, poznać, co jest w moim umyśle. Ja tak, to jest immanentne. Transcendentne jest, to jest dla innych, prawda? Tak. tak. No, no, w, w tym no, sensie też Pan Bóg też się nam jakoś udziela właśnie. w sposób immanentny. Tak? Więc to jest paradoks Pana Boga, że on jest Chociaż immanentny tak. wobec całego stworzenia. On nie jest mną. Ale jest wewnątrz mnie bardziej niż nawet ja sam siebie. Tak. A jednocześnie jest transcendentny, Transcendent. ponieważ nie jesteśmy w stanie go y, ogarnąć, pojąć. Mm. <grych> tak. Jednocześnie wobec tego Pan Bóg, tak, warto wiedzieć, jest jednocześnie i transcendentny, i immanentny potrafi być. Pewnym y, takim. Y, y, jakby zakodowanym elementem tej transcendentności i immanentności jest akt małżeński kiedy małżonkowie jednoczą się tak jak pan Jezus mówi stają się jednym ciałem a jednocześnie nie przestają być sobą tak samo jak trójca święta kiedy współprzenika się ale ojciec jest dalej ojcem, a syn dalej synem, duch duchem. A jednocześnie jest poznanie totalne. To jest takie napięcie pomiędzy transcendencją i immanencją. Tak, i to dotyczy w zasadzie wszystkich sakramentów. Tak, tak samo mamy Eucharystię. Tak? No w tej hostii, w tym kawałku chleba jest obecny, jest obecny transcendentny Bóg, ale w sposób immanentny, immanentny, czyli wewnątrz, zawiera się w środku a jednocześnie wiemy, że nie jest w stanie ten kawałek chleba y, nawet w najmniejszym stopniu go ogarnąć, a jednocześnie zawiera się tam cały. Tak? Mm -hmm. To jest no, pewien paradoks. Tak, że właśnie w tym też się sakramenty wyrażają, że y, są pewną y, transcendencją w immanencji. Nawet pamiętam taką definicję skrótową, była transparencja transcendencji w immanencji. W immanencji tak? Tak, 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 tak? objawienie się mm -hmm. transcendencji, tego, co jest poza, w tym, co jest immanentne, czyli ukryte, zawarte. Tak. Naj, najkrótsza definicja sakramentów. To chyba tyle. Natomiast odsyłamy do kodów QR i jakby nawiązując do tego, że w miłości, w naszej, w tym elemencie naszej osobowości, że jesteśmy w stanie z jednej strony do pewnego stopnia wejść w świat drugiego człowieka, zjednoczyć się z nim, a jednocześnie pozostając samymi sobie, czyli być w pewnej i transcendencji, i imanencji, chciałem zaproponować z muzykalu Romeo et Juliette Preskurwicza po francusku. L'amour. To jest, kiedy opowiada Romeo i Julia, czym jest miłość. I tekst francuski i polski, polskie tłumaczenie pokazuje ten wulkan i potęgę miłości, bo miłość przekracza wszystko. Dzięki miłości transcendentnego Boga, możemy ogarnąć i zinterioryzować w sobie. Tak. Miłość jest więc doświadczaniem transcendencji w, i w sposób immanentny. Tak. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do następnych odcinków naszych rozważań definicji katechetycznych. Z Panem Bogiem.